Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing kierownicy, ale nie tej kierownicy, bo to już żeśmy sobie odpakowali ostatnio, nie? Oglądaliście odcinek? Robimy sobie unboxing tamtej kierownicy. Logitech G29. Co Wy na to? Dobra, zobaczmy, co jest w tej wielkiej skrzyni. Tutaj potrzebuję chyba jakiegoś przecinaka. Mam tu plomby do zdarcia. I dobrze, udało mi się coś znaleźć. Robimy unboxing i zaglądamy do środka. Co my tutaj mamy? Ja z kierownicą G29 albo G920 albo G923 miałem do czynienia okazjonalnie. Teraz myślę, że będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, jak już ponad 2 lata jeżdżę na kierownicy w grach wyścigowych. Na kierownicach różnych, no nie? Tutaj mamy jakiś taki cieniuteńki kabeleczek, pewnie od pedałków. I wiecie co? O, ty kurde! Tego to nie mogę wyciągnąć tak łatwo. Dobra, zacznijmy od kierownicy. To już mamy cały zestaw, to jest połączone ze sobą. Nie ma tak, że oddzielnie jest baza, oddzielnie kierownica, chociaż ponoć można to jakoś odczepić, nie? Że można sobie coś innego porobić. Widziałem, że ludzie tak sobie jakieś adaptery tworzą do tego. I dalej mamy te pedałki nasze. To jest ta stara wersja G29. To jest G29, nie jest G923 czy coś takiego. I mamy pedałki. Pedałki bardzo fajne. To znaczy solidne, ciężkie, tak? Hamulec twardy. Chociaż mały zakres ruchu tutaj jest, widzę. Jeśli chodzi o... Aha, dobra. On się pewnie mocniej wciska. I sprzęgło. Sprzęgło widzę, że troszeczkę luźniejsze od hamulc, od gazu. Zdecydowanie sprzęgło jest twardsze od gazu. Co jest ciekawe, bo w większości tych kierownic, które testowałem i tych pedałkach, to sprzęgło miało ten sam opór co gaz. To chyba tyle, więcej tu w środku nic nie ma. Tu są po prostu takie kartony zabezpieczające. To jest zasilacz od Fanateka. Wagowo też jest spora różnica. Kable są grubsze. Do zestawu mamy też instrukcję obsługi, co jak podłączyć. Jednostronna, więc powinniśmy sobie dać z tym radę bez problemu. Mamy też podłączenie do konsoli, co nam się na pewno przyda. Zastanawiam się właśnie, czy będzie współpracowała ta kierownica z PlayStation 5, co sobie też oczywiście sprawdzimy. Fajnie by było zamontować tę kierownicę tutaj na moje stanowisko, z tym, że wiecie co, ja sobie ostatnio poprowadziłem tutaj przewody, wszystko sobie już zrobiłem, taki cable management i w dodatku te pedałki, je ciężko jest zdeinstalować. Wobec tego, zamiast tego mojego stanowiska, użyję po prostu biurka i tutaj to wszystko jakoś zaraz przyspawamy, okay? I właściwie taki scenariusz, jak większość osób będzie chyba używać tej kierownicy G29, bo jest to taka entry level kierownica dla każdego, kto chce sobie powariować w Eurotracku albo spróbować zobaczyć, czy w ogóle taki sprzęt to jest coś dla niego, no nie? No i zaczniemy sobie od montażu pedałków. Koniec. Już zrobiłem. teraz zauważyłem, że ten pedał gazu jest troszeczkę dalej niż pedał hamulca. Tak nie zauważyłem, ale nie są tak w równej linii te pedałki. Ciekawe. Tył mamy jeszcze kabelek. Będzie trzeba go podłączyć pewnie do kierownicy. No i dobrze, przechodzimy do montażu kierownicy. Tutaj montaż jest dość ciekawy, bo... Znaczy dla mnie on jest ciekawy, bo tu mamy wszystko zintegrowane, nie? Po prostu odkręcamy w ten sposób, pyk, i z drugiej strony. Aha, bo to się wciska, dobra, ja nawet nie ogarnąłem. To jeszcze sobie przyczepimy kierownicę. Ok, mamy zamontowane i te kabelki chyba musimy poprowadzić tutaj, no nie? Ale tak, tu można jeszcze chyba te stopnie wyprostować, no nie? Aha, cieńsze biurko, to wtedy może sobie, wiesz. Kurde, ale powiem Wam, że montaż jest bardzo przyjemny. Tak jak montowałem sobie te rzeczy od Fanateka, to powiem Wam, że trochę nerwów straciłem, bo to nie jest takie proste. No i co, jest zamontowane, zobaczcie.
wszystko ładnie fituje, na dole mamy pedałki. Martwię się tylko, że jak będę sobie siedział na moim fotelu, to podczas dodawania gazu albo zwłaszcza hamowania, to będę odjeżdżał fotelem do tyłu. Są takie specjalne rzeczy, co się przyczepia do kółeczek, dzięki czemu się nie odjeżdża tym fotelem. No będę to testował, też sprawdzę, nie? Takie coś. Jak tu sytuacja wygląda z wykonaniem? Przede wszystkim kierownica jest bardzo ładnie obszyta, a miałem już do czynienia z Thrustmasterem. Tu jakiś przełącznik jest w ogóle, co to? Aha, PlayStation 3, PlayStation 4, okej. Okay. Tutaj mamy sobie taki przełącznik. Trzyma się mocno. Biurko mam dosyć ciężkie, więc nie powinno mi to latać. Ale wykonana jest naprawdę fajnie. Tak myślę, że jedna z takich lepszych kierownic pod kątem... Kurde, ale ten plastik jest nawet taki... Wiesz, ja miałem tego Thrustmastera TX-a i te plastiki na Thrustmasterze były okropne. Naprawdę. Było coś takiego, że mogłeś się nawet pokaleczyć. A tutaj te łopatki zmiany biegów widzę, że są fajnie wyszlifowane. Powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczony jakością wykonania chociażby tego produktu. Przyciski ładnie chodzą. Wow! Na start sprawdzimy sobie, czy G29 współpracuje z PlayStation 5 bezproblemowo. Aha, jest odłączona. Okej, bo zgliczowałem się na chwilę. No i zobaczmy. Cyk. Coś podłączyliśmy. Coś nam się tutaj zaświeciło. No i dlaczego mogła kierownica nie działać? No zobaczcie, teraz podłączyłem zasilacz, jest sobie tam. I jeszcze raz podłączamy kierownicę do konsoli. Proszę bardzo, odczepiamy od komputera. I choć tutaj brudna konsolo. Tak, ona strasznie się brudzi, ta PS5. Muszę wam powiedzieć. Proszę bardzo, it's magic! It's magic! Czuję opór. I w ten sposób ona co? Ona tak najszybciej odbija? O, to może być trochę problem w niektórych grach. Zwłaszcza tam, gdzie się driftuje, się oczekuje takiego, wiesz, natychmiastowej reakcji. No ale dobra, zobaczymy. Więc tak, PlayStation, zobaczcie, podłączyliśmy sobie kierownicę i wszystko działa bezproblemowo od razu, czyli... Nie musimy nawet tego pada dotykać, tak? Od PlayStation 5 i od razu możemy sobie wszystko obsługiwać tą kierownicę. To jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne. I zobaczmy sobie tego requesta, czy będę w stanie opanować. Właściwie to nie wiem, czego się spodziewać po requestie, bo bardzo mało grałem w tę grę, tak więc ciężko będzie mi tutaj jakoś ocenić force feedback, ale sprawdzimy w ogóle, jak to działa na PlayStation. O! Chyba można tu ustawić... Moment, gdzie tu się zatrzymuje? Halo. O kurde, ty. Pierdziele. Znaczy... co się stało z moim samochodem? O, to jest chyba kamera z kokpitu czy coś. Także widzicie, skala uszkodzeń jest chyba duża. Ja bym się chciał zatrzymać i zobaczyć, co się ze mną stało. O, dobra. Czekaj, ja nie mam chyba koła. Jak się tu patrzy do tyłu? O, ma. Ja nie mam jednego koła. Kierownica jest głośna. Jeszcze na następnym materiale wam to postaram się pokazać. Ale... Nie wiem, powiem wam, że jest dobrze, jeśli chodzi o takie gry jak ta, czyli arcade'owa. Gra się w porządku. Jak na pierwsze odczucia. To znaczy, ja się spodziewałem po G29 czegoś gorszego. Że nie będzie w ogóle nic czuć. A tutaj jakieś wertepki tam czuć, coś się dzieje, jakieś są wibracje. No, żeby to bardziej potestować, to musiałbym sprawdzić gry, które ja już grałem wcześniej, żeby móc to porównać, no nie? Nie chcę robić tutaj porównania do Fanateka, to nie o to chodzi. Tylko ja pamiętam, jak się grało na TX-ie Thrustmasterze i raczej do tych Thrustmasterowych kierownic będę chciał tutaj porównywać z tego przedziału cenowego. Mam jeszcze T300 RS, więc T300 RS też zrobię sobie teścik. Ciężko mi opanować tę furę. Dobra, no mamy możliwość zobaczenia teraz widoku z kokpitu. Wygląda to sobie tak. W tej grze ponoć jest bardzo dobry force feedback. Więc chyba w porządku. Wykontrowałem.
Faktycznie, na tym, na kokpicie jedzie się całkiem spoko. Trzeba się oczywiście trochę nakręcić. Okej, okay, samochód się mocno zawrócił. Podejrzewam, że gdybym wystartował na tej kamerze... tutaj widzę, że... Czekaj, jak się tu patrzyło do tyłu. Tam widzę, że chłopaki... samochody mają takie jak ja wcześniej. Także mój jest całkiem spoko. Można dać tym botom się po prostu porozwalać między sobą. No nie, kurde, spoczka. Wiecie, co mi się nie podoba tak na pierwszy strzał? Że czasami jakby zahaczam palcami o te łopatki do zmiany biegów. Ale to myślę, że to jest kwestia jakby nawyków jakichś narobionych, no nie? Czyli, że nie będziemy wkładać tam palców, gdzie nie trzeba. Ten tu w powietrzu wisi w ogóle tutaj rozwalone. A ja jestem 11, a byłem ostatni. A po prostu powoli sobie jadę. Zobaczcie, jeszcze tu na wyprzedzą. Niektórzy już nie mają pół silnika, nie? No to można ich... O ty kurde! Kierownicę trochę słychać, jest dość głośna, ale działa. To mi się najbardziej podoba, że podłączasz jej do nowej PlayStation i wszystko działa plug and play, nic nie musisz konfigurować. I w tej grze ja sobie force feedback tak na szybko ustawiłem na maksa, tak żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej kierownicy i faktycznie było coś tam czuć. Było naprawdę ciekawie, ale no, muszę trochę więcej czasu na niej spędzić, trochę więcej podriftować, trochę więcej pojeździć w różnych grach, nie tylko w takiej arcade'ówce i wtedy coś więcej na ten temat powiem. Kierownica już jest odpowiednio skonfigurowana, gotowa do testów, także ja zabieram się do testy i zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie opowiem o wynikach tych testów. Jesteście ciekawi? Zapraszam.